Cześć i czołem, chłopaki i dziewczyny. Szybkie wejście, taki szybki live, ponieważ chciałbym zaprosić Was na jutrzejszą debatę i powiedzieć, co będzie na tej debacie. No więc, tak jakby to tak na szybko liczyć, to będzie no ponad 10 nagród dla w zasadzie Was. Tak, no nie dla mnie, na pewno nie dla mnie, słuchajcie. No za chwilę o to rozpakujemy taką jedną nagrodę, żeby mniej więcej pokazać Wam, co jutro będzie do wygrania. Ja powiem tylko tyle, właśnie wróciłem z Troci, byłem na rozewiu. No, jaki efekt tego będzie, to zobaczycie no oczywiście na filmie, tak jak zawsze będzie, tak z tego film będzie. Ja bardzo serdecznie dziękuję Mariuszowi z Pruszcza Gdańskiego, bo Mariusz mnie wyposażył w taką oto cudeńko. Zobaczcie, sam zrobił. To jest taki standardowy pilkerek jacksonowski, zobaczcie. On zrywa to sreberko, nakleja tutaj no, takie płótno. Bardzo fajnie się to błyszczy. No i to potem macza w jakichś żywicach epoksydowych czy czymś, nie wiem. Spróbuję tym po prostu porzucać. Nie rzucałem teraz tym, ponieważ no mała kotwiczkę i obawiam się, że mógłbym to stracić, więc założę haczyk pojedynczy, no i w jakimś tam filmie na pewno postaram się Wam powiedzieć, jak to się sprawuje w wodzie. Dzisiaj troszeczkę no, sprzętów, no niestety, ale po... gubiłem w tej wodzie, bardzo fajnie było. Pozdrawiam też Michała z Pucka, Wojtka z Wejherowa. Dużo było ludzi dzisiaj na rozewiu, naprawdę fajna ekipa. No i oczywiście no Mariusz, który mi dał tego pilkera, ale był też Patryk, był Sebastian, był Adam. Sebastian, jeśli to słuchasz, oglądasz, to jak najbardziej witaj w klubie, cześć, bo Sebastian przysłał deklarację zawodnika i no tylko tutaj gdzieś to się tutaj zawieruszyła się informacja, że został przyjęty, po prostu do niego nie dotarła, sorry. Dobra, ale teraz tak, słuchajcie, tam mamy, o tu mamy taki mały diagram i zaraz wam powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że no zbieramy na taką kamerę GoPro, żebym ja nie musiał z tą dużą kamerą chodzić, bo nie mogę wtedy wchodzić do wody, żeby wam robić te relacje, chociażby z Troci, czy później z Belony, albo chociażby z Flądry na spinning, więc zbieramy na kamerkę GoPro. Nie jest źle, bo mamy już połowę kasy mniej więcej. No a jutro, czyli w niedzielę o godzinie 20 będzie losowanie tak zwanych, no zrobiliśmy loterię fantastyczną. Każdy, kto się tam dorzuci do tego, link dam wam oczywiście zaraz w komentarzu, każdy, kto się dorzuci do tego 10 zł, to będzie miał jeden los i będzie brał, będzie mógł wygrać. Nie wiem, weźmiemy coś, to weźmiemy na przykład. Będzie mógł wygrać którąś z tych tam z tyłu nagród. No, mniej więcej nagrody wyglądają podobnie. Znaczy się... podobnie, jeżeli chodzi o ewentualny koszt takiej nagrody. Zobaczcie, w tej oto nagrodzie mamy czapeczkę, taką władko-teamową, taką, no nie kapelusz, ale kapelusz też jest w którymś z tych pudeł. Są koszulki, jest dużo ciekawych rzeczy. No tu akurat, patrzcie, tu akurat mamy czapeczkę. Co mamy jeszcze? Mamy, zobaczcie, jakiś zestawik, to jest do surfa. Co jeszcze? O, drugi zestawik do surfa, fajna sprawa. Zestawy do surfa mamy od sklepu Trotka. Bardzo, bardzo dzięki. Te czapeczki mam oczywiście od producenta. Dam wam link w opisie, będziecie mogli też sobie zamówić różne rzeczy. Tu akurat się zawieruszył jakiś pilker. No, mamy też jakieś pilkery jeszcze, tak, jak najbardziej. Jakaś smyczka, zobaczcie, zapalniczka. No nie wiem, czy to każdy używa, ale no jest, działa, no ale z otwieraczem do piwa, także to już jest wyższy level. Kubeczek od Mikado i parę jeszcze tutaj widzę jakichś dziwnych rzeczy. Spoko, zobaczcie, to jest przykładowa jedna nagroda, tak, i tych nagród jest więcej, także jeżeli ktoś chce wziąć udział w losowaniu tej naszej loterii fantowej, to śmiało władek.pl patroni, albo tam link gdzieś macie tutaj
możecie wejść, wspomóc mnie, bo to jest, no nie będę ukrywał, to jest moje wsparcie, wasze wsparcie dla mojej osoby, żeby ten kanał prowadzić. Na tą kamerę GoPro tam się ani złotóweczka nie zmarnuje. Wy mi pomagacie, ja robię dla was fajne relacje, mam nadzieję, że fajne, w każdym razie ja się staram, żeby były fajne. No i myślę, że jak będę mógł wchodzić do tej wody, to będę mógł po prostu dalej rzucać i może wreszcie w tych relacjach pojawią się rybki. No ale jakby na to nie patrzeć, zapowiada się bardzo ciekawa debata, bo oprócz tych nagród, co są z tyłu, wszyscy, którzy są zawodnikami Władek Team, będą mogli wygrać dużo ciekawych nagród. Kurczę, no teraz nie mam tych nagród pod ręką, ale mamy, takie coś mam pod ręką. Zobaczcie, jakieś torby mam, jakieś zestawy różnych gadżetów od Mikado. Naprawdę, słuchajcie, tego jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście standardowo, jak w każdej debacie, będzie nagroda dla ludzi, którzy są na czacie. To jest też istotne, tak, bo wy nie musicie mi pomagać, nie musicie mnie wspierać, tak, nie musicie 10 zł mi przelać, żeby wygrać nagrodę, tak, bo jak tutaj mnie wspieracie, no to macie większą możliwość czegoś zgarnięcia, czegoś na święta. Taka loteria fantowa, świetna rzecz. No i z drugiej strony mi pomagacie. Nawet jeżeli nie będziecie chcieli nic przelać oczywiście, to też macie możliwość wygrania nagród, bo jak zawsze osoby, które są na czacie, dostają jakąś nagrodę. Zobaczę, może to będzie kapelusz. Wy lubicie te kapelusze od Grafa, zobaczę, czy jeszcze jakiś tam został. No bo gdzieś tam w tych pudełeczkach też jest kapelusz. W ogóle, no, niektóre są naprawdę bardzo ciekawe te nagrody. Sprawdziłem, co mam z całego roku debat różnych i no postarałem się naprawdę w tych nagrodach, także naprawdę warto wziąć udział w tej loterii fantowej. Nie, żebym ją jakoś tam mega zapraszał do niej, ale zapraszam was, weźcie udział w tej loterii. Mi pomożecie, a będzie ciekawie, niedziela 20. Poza tym jeszcze będziemy mieli, mam nadzieję, ciekawych gości, bo to będzie troszeczkę inna debata niż zawsze. To będzie taka trochę debata Władko-teamowa, więc w tym momencie będziemy łączyć się z różnymi zawodnikami, z różnymi rodzinami. Pojawią się kobiety, bo wiecie, u nas w klubie są kobiety i to nawet sporo. Także będzie taka trochę luźna atmosfera. Tam widzicie z tyłu jest nasz Mikołajek, jest choineczka, więc no będzie tak troszeczkę świątecznie, może nawet kolor zmieniłem na zielony. Ktoś to sugerował gdzieś tam w komentarzach, więc proszę bardzo, pstryk jest. Dzięki wam jestem też gotowy do takich pstryków właśnie. No i to tyle. To tyle, co wam chciałem powiedzieć. Bardzo, ale to bardzo zachęcam was do udziału w loterii i bardzo, ale to bardzo zachęcam was do tego, żebyście jutro o godzinie 20 zarezerwowali tą godzinkę. Odpalili sobie nawet tego YouTube'a normalnie na żywca na telewizorze, jak nie chcecie być na czacie i sobie tam coś komentować. I po prostu bądźcie z nami, myślę, że będzie fajna atmosfera, dużo ciekawych ludzi. Mam nadzieję, że się technicznie to uda zgrać, żeby było właśnie dużo tych ciekawych ludzi. Porozmawiamy sobie o rybkach, porozmawiamy sobie ewentualnie o przyszłych zawodach. Jakie zawody byście chcieli, jakie my będziemy jako Władek Team w stanie zorganizować. No i oczywiście ta masa nagród, bo nagród jest naprawdę bardzo dużo. No myślę, że przekroczymy, no nie wiem, nie chciałbym rzucać, ale no koło 1000 zł, naprawdę. Dlatego tym bardziej zachęcam was do wspomożenia mnie. Wspomożenia? Nie, wspomożenie to się inaczej odmienia chyba. Wsparcia na pewno, o. Ta kasa nie będzie zmarnowana, mi pomożecie, a będzie ciekawie, będzie wesoło. No i to tyle. Zapraszam was serdecznie. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć.